chema。 W historii szachów widzieliśmy masę fantastycznych partii, rozgrywanych przez świetnych zawodników. Natomiast dzisiaj chciałem pokazać wam partię, która, według mnie i nie tylko według mnie, jest najlepszą partią klasyczną w XXI wieku. Przenosimy się do 10 lat wstecz, czyli do roku 2013. Są to czasy, kiedy jeszcze Vishy Anand był mistrzem świata. Lewo Aronian miał ranking ponad 2800. No i partia miała miejsce w Vajkan Z. Jest to taki mały powrót mojej. Serii będę teraz trochę częściej wrzucać takie historyczne partie. Także, jak lubicie takie rzeczy, to dajcie znać w komentarzach. A my już przenosimy się do partii, bo to, co się w niej działo, no. Trudno jest opisać słowami. Zresztą zobaczycie, bo to są takie ruchy których ja jako szachista no, mogę tylko popatrzeć i zrobić wow. Także e, biały mi lewo na ronią, zdecydował się zagrać ruch D4, nastąpiło D5, C4, C6, skoczek F3, skoczek F6, skoczek C3 i E6, czyli tak zwana obrona półsłowiańska. Być może trochę dla niewprawionego oka wygląda głupio, no bo blokujemy sobie gońca. Natomiast jest to takie dość solidne ustawianie, a przede wszystkim czarne, dzięki temu, że mają tego pionka na D5 i pionka na C6, czasami mogą zbić. Zagrać B5 i po prostu kisić sobie tego pionka. Także nastąpiło tutaj E3, skoczek D7 i goniec D3. I teraz jedna bardzo ważna zasada, jak gracie przeciwko D4, C4, warto o tym pamiętać. Gdy tylko ten goniec się już raz ruszył, to chcemy zbić na C4 zazwyczaj, bo przeciwnik stracił jedno tempo, traci drugie tempo, i my mamy czas, żeby zagrać B5. Oczywiście to nie jest tak, że lewo naroniam tego nie wiedział, to jest po prostu jedna z opcji, jak białe mogą grać. Natomiast yy, no tutaj czarne zyskują trochę przestrzeni na skrzydle, Hetmańskim. Także koniec D6, Roszada, Roszada, Hetman C2, koniec B7, nastąpiło A3 i wieża C8. I 11 ruchów teorii, spoko, obaj zawodnicy na pewno z tą pozycją byli zaznajomieni. E, natomiast teraz zaczęło dziać się coś niesamowitego, ponieważ lewo Aronian, no wiecie, grał, miał ranking 2800, gra kolorem białym, z zawodnikiem o niższym trochę rankingu. Wisz Anand będąc mistrzem świata, nie był top 1 rankingu w tamtym czasie. Białe stwierdziły, ok, atakujemy. I zagrały ruch skoczek G5. I pomimo tego, że to trochę wygląda dziwnie, nie? No bo atakujemy pionka, ale ten pionek może nas przegonić. No to to ma oczywiście duży sens, ponieważ teraz skoczek wejdzie na E4, no i jak nastąpi powiedzmy bicie, bicie, goniec sobie gdzieś wróci, no to białe już mają przewagę. Dzięki temu, że pozbyły się skoczka z F6, dzięki temu, że mogą zagrać B4, ten pionek będzie unieruchomiony i tak dalej, i tak dalej. Także skoczek G5 było bardzo ciekawą próbą. Natomiast Wichinant zdecydował się na trochę inne podejście do tematu. Ponieważ on stwierdził, wiesz co, Lewon, jak chcesz? to weź se tego pionka. I zagrał po prostu C5. Oddał tutaj pionka. Białe dosłownie mogą wziąć pionka na B5 za darmo. Białe mogą wziąć pionka na H7 za darmo, ale Wischianen się tym totalnie nie przejmuje. Przede wszystkim bicie tutaj jest nie najlepsze, ponieważ czarne mają bardzo fajną odpowiedź, a mianowicie goniec H2, bicie, skoczek G4, król odchodzi i teraz możemy nawet zbić tutaj, możemy zbić tutaj. No i po prostu odzyskujemy materiał. Wszystko jest spoko. Dlatego bić na P5 raczej nie ma sensu. Natomiast lewo naronian stwierdził, no, ale tego pionka, no to chyba zbić mogę, co nie? Co złego się może stać? No i teraz czarne wydaje się, że mają naprawdę duże kłopoty: no bo co zrobię? Jak zbiją, no to białe po prostu zyskały pionka i białe mają dużo lepszą, być może nawet wygraną pozycję. A jeżeli czarne nic nie zrobią, typu odejdą sobie wieżą, no to przeciwnik zawsze może to zbić, zbić, no i dlaczego tutaj białe, mając pionka mnie, więcej miałyby mieć jakiekolwiek kłopoty? Natomiast Wich Janant miał inny plan i zdecydował się zagrać ruch skoczek G4. Teraz to on grozi biciem na H2, teraz to on grozi wejściem Hetmanem na H4. Te, te cztery figury nagle bardzo mocno zaczynają atakować króla. Mamy 13 ruch, a białe już są w jakichś tam małych tarapatach. I oczywiście, to nie jest tak że to jest koniec partii, że o, skoczek G4 i tyle. No bo tutaj białe mają multum możliwości. Mogą zagrać F4, mogą wygonić tego skoczka i wtedy trzeba by było policzyć, że pogoniec H2, król odchodzi, hetman wchodzi na H4 i jest bardzo dużo kłopotów, ale na jedynych ruchach białe mogą się pobronić. Natomiast lewo naroniąc decydował się na inne podejście, a mianowicie zagrał ruch F4. Po prostu broni sobie tego pionka, przez to, że zasłania figurę. Dalej wieża wisi. Zauważcie, że wieża wisi. Mamy tutaj wiaderko z Minecraft'a, ale przede wszystkim ta wieża wisi. A jeżeli wieża odejdzie, no to nic się złego nie dzieje. W sensie białe mają przewagę pionka i tyle. Skoczek sobie wróci i mamy pionka więcej. Ale wisi Janot. Miał to wszystko policzone i zdecydował się zbić na D4. I okazuje się, że białe muszą bardzo mocno uważać. Co zrobią teraz? Najlepszym ruchem, wierzcie lub nie, jest po prostu wzięcie jakości. I tutaj komputer mówi, że, no nie wiem, czarne zbiją królem, jak nastąpi bicie, Hetman wchodzi, no i to by była po prostu ofiara jakości, no i zawodnicy graliby sobie dalej. Czarne będą mocno atakować, białe będą musiały się bronić, ale białe mają jakość więcej. Natomiast lewo naranion stwierdził, że, okej, okay, no ja zbiję tutaj, nic złego się nie dzieje, teraz ta wieża już musi odejść, ja sobie zbiję pionka, wszystko jest spoko. Tylko znowu wiesz, Janent miał przygotować Coś niesamowitego i moim skromnym zdaniem, chociaż ja jestem tylko CM, więc nie musicie się zgadzać, następny ruch jest jednym z piękniejszych ruchów, o ile nie najpiękniejszym ruchem XXI wieku. Nie kojarzę lepszego ruchu. Możecie się zastanowić, możecie zapauzować filmik i zastanówcie się, jakie są absurdalne ruchy, które można tutaj wykonać. Czarne taki ruch znalazły. Jeden jedyny ruch, który czarnym zapewnia tutaj przewagę, to jest zagranie ruchu. Goniec na C5. Goniec pod pionka. O co chodzi? <noise> chodzi o to, że jeżeli zbijemy, to przeciwnik to bije. I teraz atakujemy tego gońca, a jak goniec sobie odejdzie, to my gramy Hetman D4. Jak tutaj, to skoczek F2. Jak król wróci, no to święcimy Hetmana i matujemy swojego przeciwnika. A jeżeli tutaj przeciwnik zdecyduje się w tym momencie po prostu zbić, no to kłopot jest taki, że wisi mat. I wisi mat. I nie ma przed tym obrony. Więc to sprawia, że nie do końca można to zbić. Oczywiście można spróbować zagrać tutaj na przykład H3 i po tym szachu, po tym szachu, po ruchu skoczek D3, próbować bronić taką pozycję, ale to wygląda po prostu źle. Dlatego lewo Aronian stwierdził prawdopodobnie, że okej, okay, wrócę sobie gońcem. Po pierwsze atakuje tutaj, po drugie atakuje tutaj, po trzecie atakuje tutaj. Nagle wszystko zaczyna wisieć. I wygląda na to, że czarne są na skraju przegranej. Wiszą trzy figury. I teraz następuje drugi ruch, którego, który trudno jest mi opisać. Czarne najpierw zagrały gońcem pod pionka, żeby w następnym ruchu zagrać skoczkiem pod dwa pionki. I oczywiście nie można tego zbić, bo jak nastąpi bicie, to hops, hops, hops. Hops, hops. Natomiast jeżeli tutaj nastąpi bicie, no to jest dokładnie to samo, co widzieliśmy wcześniej. Także totalna, totalna tragedia. Vishy Anand zagrał najpierw gonie C5, żeby po odejściu zagrać ruch skoczek E5. I znowu lewo Naronian próbował. Zagrał ruch skoczek G4. Nastąpiło tutaj bicie. Król sobie odszedł, bicie. No i białe grają w ruch skoczek F8. I być może ktoś z was sobie myśli, Lewon, coś tutaj słabo zagrał. Bo przecież teraz gramy tu i grozi mat przed którym nie ma obrony. Ale to była pułapka, którą Aronian zastawił na Ananda, ponieważ jeżeli w tym momencie zagramy ruch hetman h4, to przeciwnik poświęci swojego hetmana, czy w zasadzie wymieni nasze hetmany i to teraz białe mają przewagę jakości, a atak czarnego się skończył. Czy jest to wygrana pozycja dla białego? Trudno powiedzieć. Ale komputer mówi, że 0,0, ale kto by się przejmował komputerami. Natomiast na pewno białe tutaj by próbowały mając przewagę jakości. Natomiast widział to Janant i zagrał ruch F5, a to sprawia, że po ruchu skoczek G6 po 20 posunięciach, białe mają całą wieżę więcej. Ale to nie ma znaczenia. Bo ten goniec, ten goniec, ten skoczek i ten hetman, który będzie mógł kiedyś wejść, Znaczą dużo więcej niż ta losowa wieża, która jeszcze się nie ruszyła. Zobaczcie, gra zawodnik 2800, a Wish Janet tak poprowadził partię, że te figury się jeszcze nie ruszyły. Hetman F6, logiczny ruch. Nastąpiła H3, więc musimy oczywiście odchodzić tym skoczkiem. A tak naprawdę to nie, bo bić nie można, ponieważ to jest mat. Dlatego tutaj nastąpiło Hetman E2, ale teraz Hetman wchodzi na H5 i nagle zaczyna grozić masa różnych złych rzeczy. Ponieważ teraz, jeżeli przeciwnik nic nie zrobi, to grozi Hetman H3 z matem. Pamiętacie tego gońca, który losowo otworzył się ruchem C5? Teraz dzięki temu gońcowi wisi mat. Lewo Naronian to widział, dlatego zagrał ruch Hetman D3 i wisi Jan. Powinien dostać milion punktów stylu, bo ma tutaj kilka możliwości żeby wygrać tę partię. Natomiast on w ostatnim posunięciu tej partii zagrał ruch Goniec E3 i w pewnym sensie poświęcił kolejną figurę. Tylko że teraz już tego bić nie można, ponieważ po tym biciu jest Mat. Jeśli nastąpi poświęcenie Hetmana, no to spoko, ale teraz i tak dostajecie Mata. A jeśli przeciwnik się przed tym nie obroni, to, znaczy jeżeli przeciwnik obroni się przed biciem na H3 w taki sposób, to my po prostu bijemy, bijemy. I ma dlatego poruchu goniec E3, Lewon Aronian posiadający ranking ponad 2800 po 23 ruchach kolorem białym. Musiał po prostu się poddać i nie wiem czy dla was ta partia była tak niesamowita jak dla mnie. Natomiast pamiętam, że ja tą partię widziałem powiedzmy na żywo, bo wtedy było o niej głośno te 10 lat temu jak interesowałem się szachami. I byłem pod niesamowitym wrażeniem, także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Eee, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, będzie mi bardzo miło, a tymczasem ja się z wami żegnam, także nara!